Cześć. Nalewka z wiśni to jest absolutna klasyka gatunku. Ten kwaskowy owoc jest wprost stworzony do nalewki. Oczywiście, powiecie, jest doskonały także do ciasta, dżemu, deserów. Będziecie mieć rację. Ale mnie się nie dziwcie, że myślę w pierwszej kolejności właśnie o nalewce. Zrobimy ją według klasycznego przepisu. Będziemy potrzebować 5 kg dojrzałych wiśni, 5 butelek spirytusu, litra wody oraz 2,5 kg cukru. Wiśnie myjemy i drylujemy. Używamy do tego wygodnej drylownicy. Tak przygotowane owoce przekładamy do słoja. Do nastawiania nalewek używam słoja wielofunkcyjnego. Spirytus łączymy z przygotowaną, ostudzoną wodą w proporcji 200 ml wody na każdą butelkę spirytusu. Przygotowanym w ten sposób alkoholem zalewamy wiśnie. Tak wygląda teraz nasz nalew. Słój odstawiam w ciemne i ciepłe miejsce na około 6 tygodni. Po 6 tygodniach nasz nalew się wyklarował, a na dnie odłożyła się warstwa osadu. Teraz trzeba odlać płyn do drugiego, mniejszego słoja. Aby odcedzić owoce, użyłem sitka. Odcedzone wiśnie wróciły do słoja i zalewam je syropem zrobionym z połączenia podgrzanej wody i cukru. Teraz mamy więc dwa słoje. Jeden z nalewem, a drugi z wiśniami w cukrze. I znów trzeba odczekać tydzień, aby owoce puściły sok. Po tym czasie odcedzam wiśnie, które można wykorzystać do pieczenia ciasta. Natomiast sok łączę z nalewem i w słoju wielofunkcyjnym mamy już gotową nalewkę, którą trzeba przelać do butelek. Użyłem kilku różnych wzorów butelek z bardzo bogatego asortymentu chomika. Link do oferty w sklepie internetowym znajdziesz w opisie do filmu. W sumie z 5 kg wiśni wyszło prawie 6 litrów nalewki. Trzeba ją odstawić na około pół roku, aby nabrała szlachetnego smaku. A teraz daj łapkę w górę pod filmem, subskrybuj nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku.